Z wielką radością przedstawiam Państwu znanego balladzistę, pieśniarza Chrzanowskiego, popularnego nie tylko w Chrzanowie ostatnio, ma bardzo dobry czas również w naszej gminie, Piotr Kłeczek. Chodź Piotr. Jego obecność tutaj jest nieprzypadkowa. Otóż zaśpiewa dla Państwa trzy ballady, tak Piotr? Trzy ballady, ale jedna będzie poświęcona Jędrzejowi Wobrze. I myślę, że od niej zaczniemy, czy ona będzie na końcu? Tak, ballada o Wobrze będzie kończyć po spektaklu, natomiast będziemy jeszcze prosić panią Ewę Benenkę o zabranie głosu i panią Jadzie Paściorę razem ze swoją sąsiadką. To wtedy myślę, że będzie dopełnienie tej wiedzy i o Wobrze, i o Zagadłowiczu, o ich związkach. To tyle. To teraz tak, Piotr, ty śpiewasz, ja idę za kurtynę, przygotować się do spektaklu. Po trzech balladach będzie moment przerwy. Panowie operatorzy zmienią tutaj, co potrzeba w oświetleniach i zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Jędrzej Wobro, jak Pan Zbigniew Klatka wspominał, żył na przełomie wieków XIX i XX, więc chciałbym zabrać Państwa w podróż w przeszłość, w podróż o 100 lat. Kiedyś będąc w Chrzanowie w Muzeum Urbańczyka na wystawie organizowanej z okazji 90-lecia harcerstwa na ziemi chrzanowskiej, oglądając tam fotografie, zauważyłem jedną taką fotografię z kolei Henryka, kiedy młodzież, harcerze, opiekunowie, rodzice idą śmiejąc się, radując, widać, no, radość bije z tego zdjęcia i podpisane to zdjęcie było maj 1939 rok. Tak sobie pomyślałem, że przecież gdyby ci ludzie wiedzieli, co za kilkanaście tygodni stanie się na tej ziemi, to nie wiem, czy potrafiliby się tak cieszyć. I zabrzmiała mi wtedy w głowie pieśń czeskiego barda, pieśniarza Jaromira Nohawicy, Cieszyńska. Jako że jestem mieszkańcem Chrzanowa, mieszkam przy ulicy Świętokrzyskiej, postanowiłem przenieść akcję tej pieśni właśnie do Chrzanowa. Chrzanowska. Gdybym się narodził przed 100 laty w moim ogrodzie, w Urbańczyku dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej na Śląsku mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Świętokrzyskiej w kamienicy Żyda Kona, najpiękniejszą z wszystkich szanowską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby śląski, krakowski, szprechałaby czasem na śmiech, by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym przed 100 laty się narodził, byłby ze mnie introligator. W drukarni bym robił po 12 godzin, 7 złotych brałbym za to. Żonę i już trzecie dziecię zrobił, żył przez 30 kilka lat na tym świecie i całe długie życie przed sobą, całe piękne 20 stulecie. Gdybym się narodził przed 100 laty i z tobą spotkał w Urbańczyku w ich ogrodzie, rwałbym kwiaty dla ciebie słodka.
Szliśmy w niedzielę nad rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien unosiłby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę tam dzisiaj nas idących brzegiem, mnie, żonę, dzieci pod chrzanowskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Wofro podczas swojego życia również pracował na emigracji. Pracował w kopalni w Ostrawie, czyli na Morawach. I z pewnością śpiewał, być może nie osobiście, nie wiem, czy znał język czeski, ale na pewno wielokrotnie słuchał pieśni Legenda o Swatę Dorotę. Legenda o Świętej Dorocie. Ja, zachwycony tą pieśnią, postanowiłem przełożyć ją do języka polskiego, abyśmy mogli ją śpiewać. Pieśń ma ponad 400 lat, żyje, ma się całkiem dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale ta pieśń, żeby zabrzmiała pięknie, to zabrzmiałaby wtedy, gdybyśmy ją razem zaśpiewali, razem z Państwem. Była święta Dorota, była święta Dorota. Się o niej dowiedział.
Chrystusa Pana kocham. Nodze Beskidzkim. Skąd się wziął Wofra? Tego nikt nie wie, jego dąb pamięta. Ni staremu drzewie, jego dąb pamięta. Ni staremu drzewie. I teraz razem z Państwem. Stop.